występują Miłość i Przemoc, odcinek 64. Mamo, obudź się. Proszę. Ty też się obudź, tato. Wstań. Nie widzicie, że chcą was stąd zabrać? Nie możecie umrzeć. Nie możecie. Pozwól panom, to ich praca. Muszą to zrobić. Odejdź tu. Mój tata bardzo cię lubił. Powiedz mu, żeby się obudził. Uspokój się. Puść mnie. Puść Beltran. To nie może być prawda. Doris, spójrz, jak to wygląda. Czekoladki się rozpuściły. Wyglądają ohydnie. To pewnie od upału, prawda? Będzie lepiej, jeśli kupię nowe. Nie mogę robić z siebie idiotki. Nie dam czegoś takiego. Co takiego? Co się stało? Jak mogło do tego dojść? Czy coś się stało Juanowi? Nie. Masz. On chce z tobą mówić. Miałaś rację, Ano. Obrońca miał rację. Zabili Manuele? Reinaldo też. Oboje zostali zabici. Tylko mi nie mów, jak to zrobili. Mówiłam ci, Juan. Powinniśmy byli uwierzyć temu obrońcy. Najgorsze, że napisał też, że wróg Manueli jest również moim wrogiem. Proszę, przyjedź do domu. Boję się, że ten morderca będzie chciał zabić i ciebie. Przypuszczam, że policja nie pozwoli nikomu stąd wyjść. Spokojnie, będę ostrożny. Pomyśl o dzieciach i uważaj na siebie. Błagam, bądź ostrożny. Juan, musisz mi pomóc się stąd wydostać. Nie chcę, by mnie o cokolwiek pytano. Poważnie, Juan, nie mogę być przesłuchiwany. Pomożesz mi wyjść? Poczekaj, René. To ty zamordowałeś Manuela i Reinaldo? Daj spokój, nikogo nie zabiłem, to nie byłem ja. Ale na pewno posądzą mnie. Uspokój się. Postaraj się mnie zrozumieć, dobrze? Skoro to nie ty, to nie musisz się denerwować, spokojnie. Jeśli stąd wyjdziesz ukradkiem, będzie to podejrzane, nie sądzisz? Nie możecie stąd wyjść. Wszyscy jesteście podejrzani o zabójstwo państwa Ponce de León. Co? Jak to podejrzani? Co za bzdura? Uspokój się, nic nie możemy zrobić. Musimy czekać. Musimy zadzwonić do Ruti i poprosić, żeby zapytała swojego chłopaka, czy tam byłego chłopaka, no wiesz, tego Piera. On jest wnukiem tego faceta, musi coś wiedzieć. Ale po co chcesz dzwonić? Jak to? Żeby wiedział, że jego dziadek, ten sędzia, wszystko przewidział. Ktoś zabił Ponce de León. On musi coś wiedzieć, jestem pewna, że wie. Pewnie, że wie. Tak samo jak wie, że Reinaldo i Manuela nie żyją. Właśnie w tym rzecz. Rozumiesz? Skąd ten człowiek wiedział, że chcą ich zabić? Musimy się dowiedzieć, jakim cudem on wie o takich rzeczach. Bardzo proszę. Dowiedzieć się. Pomyśl o dziecku. Przestań bawić się w detektywa. Ruti, musimy do niej zadzwonić. Musimy. Dobrze, zadzwonię. A ty usiądź i uspokój się. Proszę. Już dobrze, usiądę.
Nie, nie. Chcę, by był tu Juan i chcę widzieć, że nic mu nie jest. Zadzwoń do Juana. Muszę z nim porozmawiać. Przecież przed chwilą z nim rozmawiałeś, uspokój się. Błagam, pomóż nam, Boże, pomóż. Juan Carlitos, Doris. Juan Carlitos jest w tamtym domu. Biegnij i przyprowadź go tu. Szybko. Mogłabyś się uspokoić? Proszę cię, Ano, jesteś wzburzona. Poczekaj, aż pojawi się Juan i powie nam, co się dzieje. Nie komplikuj wszystkiego. Usiądź. Zaparzę ci ziółek, dobrze? Rozluźnij się, proszę. Trzeba iść po Juana Carlitos. To jakiś obłęd, żeby tak nas tu trzymać. Jestem tu więziona i nie mogę się ruszyć. To nadużycie, brak szacunku. Jak to możliwe, że trzymają nas tu jak pospolitych przestępców? To absurd. Podejrzewać nas o to, co się stało. Spokojnie, Pamelo. To, co się tu dzieje, to rutynowe postępowanie śledcze. Wszyscy musimy się dostosować. Ja w każdym razie zamierzam dostosować się do poleceń pani inspektor. Wam radzę robić to samo. Ta zbrodnia nie może ujść bezkarnie. Popieram pana sędziego. Niewinni nie muszą się niczego bać. Czyżby obrońcą był ten sędzia? Biednemu zawsze wiatr w oczy. Tylko tego mi brakowało. O czym mówisz? O tym, że jestem w grupie podejrzanych o morderstwo. Na pewno stracę Romano. Pierre, tu Ruti, proszę, zadzwoń do mnie. Musimy się spotkać u Anny Jesus, to ważne. Co się stało, Ruti? Przestraszyłaś mnie. Nic takiego. Po prostu muszę porozmawiać z Pierrem. Co ja ci o nim mówiłem? Po co chcecie się spotkać? Przestań, Numa, pozwól jej mówić. Ten obrońca napisał do Anny list, że mają kogoś zabić i... Co? I tych ludzi zamordowano. Kogo zabili? Nie wiem. Dlatego właśnie próbuję dodzwonić się do Piera, by skontaktował się z obrońcą, ale nie mogę, bo... Więc ten obrońca jest mordercą? Zwariowałaś? Jakim mordercą? Myślisz, że jest tak głupi, by oznajmiać komuś, że zamierza go zabić? A tobie zakazuję spotykać się z tym facetem. Wiem, że dla was to ciężka chwila, ale policja musi pracować. Moi ludzie spisują właśnie dane gości i personelu. Wszystkich obecnych. Potrzebujemy tych danych, by móc ich sprawdzić. Widziałem fotografa. Zniknął podczas toastu. Sprawdźmy to. Po co nas pani ściąga, skoro nie ma żadnych nowych faktów w sprawie morderstwa moich rodziców? Dlaczego, Juan? Dlaczego to się stało? Nie możesz stąd odejść. Nie zostawiaj mnie. Zostałam zupełnie sama. Już dobrze, Oriano. Uspokój się. Wiem, że to dla ciebie trudny moment, ale musisz być silna, rozumiesz? Poprosiłam was tu, bo muszę zdjąć wasze odciski palców. Potrzebne są też wasze zeznania. Jak to? Przecież my... Jesteśmy dziećmi zamordowanych. Juan, co to ma znaczyć? Chyba nie myśli pani, że to my ich zabiliśmy. Oriano, uspokój się. Ale spokojnie, Tula cię o nic nie oskarża. Tylko wykonuje swoją pracę.
Elviro, Julia po prostu chciała ukryć się przed rodzicami. Przyprowadziłem ją tutaj, by przenocowała. Ale nic nie było jasne? Czy wciąż musisz myśleć o jednym, o seksie? Co to za mina, René? Gdzie Jairo? Wszystko w porządku. Jairo pojechał z Virginią do jej domu, bo ona jest zdenerwowana tym, co się stało. Z Virginią? Do jej domu? Czym się zdenerwowała? Nic im nie jest. A co się stało z Virginią? Byliśmy w rezydencji Ponce de Leon i zamordowano Manuelę i jej męża. Co? To, co mówię. Przyszedłem, bo nie chcę martwić Magdy tym, co się wydarzyło. Zaczęli mieć konwulsje. Nie minęło 10 minut, gdy przyjechała karetka, ale byli już martwi. Nie mogę uwierzyć. To okropne. Najgorsze jest to, że wszyscy, którzy byli na przyjęciu, są podejrzani. Myślę, że to normalna procedura. A wiesz, kto był wśród podejrzanych? Nie. Twój ukochany René. On jest bardzo podejrzany. Pamiętaj, że nic nie wiemy o jego przeszłości. Może jest mordercą? A ty traktujesz go jak tybetańskiego mnicha? Wciąż mnie to zastanawia. Przecież jeszcze niedawno był nędzarzem i nagle się okazuje, że zna tych Ponce de Leon i zostaje ich prawą ręką. Osądzasz go. To, że znał panią Manuelę, nie czyni z niego mordercy. Mimo wszystko jest jakiś dziwny. Witajcie. To niemożliwe. René powiedział mi, że nigdy nikogo nie zabił. A ja mu uwierzyłam. To, co się wydarzyło, jest okropne. Opowiedz wszystko. Kto ich zabił? Było dużo krwi? Prawda jest taka, że oni swoim postępowaniem narobili sobie mnóstwo wrogów. Najpierw zwolnili Pamelę z kancelarii, i to bez ostrzeżenia. Potem uparli się, by Juan zamieszkał z ich stukniętą córką. Koronel? To może on ich zabił? Nie wygłupiaj się. Juan nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Jakby się dobrze zastanowić, to mógł to zrobić. Desperacja czasem prowadzi człowieka do szaleństwa. Nie ufam takim jak on. Elegancik z uśmieszkiem. Boję się go jak wilkołaka. Ciała moich rodziców są właśnie profanowane, a ty rozmawiasz sobie przez telefon? Może oszczędziłbyś policji pracy i powiedział prawdę? O czym mówisz? O czym? Moja mama trzymała cię w szachu z powodu bigami i zmusiła cię, byś zamieszkał z Orianą. To ty zabiłeś moich rodziców. No dobra, to ja idę spać. Dobranoc. Udzieliło mi się. Dobrej nocy. A tak chciałam powiedzieć Jairo, że będę słabniejsza od Camille Canibal. Wychodzi na to, że przez te morderstwa wyląduje w ramionach Virginii Revueltas. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Oczywiście. To co powiedziałam? Nie mam pojęcia. Widzę, że jesteś bardzo poruszony śmiercią tych staruchów. Może to ty ich zabiłeś? Dziwnie się zachowujesz. Co ty bredzisz, Elvirito? Przestań zmyślać. Lepiej zostań tu i zajmij się Romano. Ja muszę coś załatwić. I proszę cię, przestań zmyślać. To dziwne, że on sobie wychodzi, by spotkać się ze swoją kochanką. Jak dla mnie René jest jakiś podejrzany. Może to on jest mordercą.
Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Nie pozwolę, byś nadal obrzydzał ludziom życie. Najpierw wykończyłeś Orianę, teraz zabiłeś moich rodziców. Uspokój się. Czego chcesz? Chcę cię wsadzić do więzienia za wszelką cenę. Zrobię wszystko, byś zapłacił za śmierć moich rodziców, Juan. Jeśli nie więzieniem, bo może się wykręcisz, to i tak kiedyś zapłacisz. Dałam Orianie środek na uspokojenie. Mały jest jeszcze trochę zdenerwowany. Mówi, że się boi. Dziękuję, Telmo. Pójdę do niego. Załatwię cię, Juanie Coronel. Skończysz w więzieniu. A te akcje będą moje. Wszystkie. Gdybym wiedziała, że zamordują Manuelę, nigdy bym tam nie poszła. Musisz pójść ze mną na koncert Los Diablitos. Zobaczysz, co to znaczy szczerość, wychowanie, moralność. Zobaczysz, co znaczy zabawa. Tych diablitos to pewnie ogląda teraz Manuela. Nie ufam ludziom, gdy mówią po czyjej śmierci, jaka ona była dobra. Daj spokój. Nikt nie znosił Manueli. Miała wielu wrogów. Skoro jest tak, jak mówisz, wytłumacz mi, co zrobił ten, jak mu tam, Reinaldo. Też się napił i zaczął krztusić, tak jakby coś stanęło mu w gardle. Myślałem, że zakrztusił się oliwką, a tu nagle trach i po nim. Wybacz nam, panie, ale to wyglądało jak w filmie. Oni się tam dusili, a wszyscy na to patrzyli. Jestem pewna, że ten, kto ich otruł, był wśród nas i zacierał rączki. Jasne. Napijmy się jeszcze, to był niezły ubaw. Ale następnym razem weź ze sobą jakiś likier, a dla mnie flaszeczkę. To nie bardzo mi smakuje, ale polej. Zdrówko. Najpierw na jedną nóżkę, potem na drugą. Masz rację. Dobra, mistrzu, gorączka spadła. Spadła, bo przestraszyła się mnie i tego, że będę tu spał. Oczywiście, jeśli mi pozwolisz. Mogę się położyć na skraju łóżka albo na podłodze. Nie ma sprawy. Myślę, że jak już gorączka sobie poszła, to nie ma się czego bać. Ja się nie boję, a ty? Nie. Jasne, nie ma się czego bać. Przecież jesteśmy mężczyznami. Jesteśmy odważni, prawda? Znasz bajkę o dzielnym krawczyku? To zaraz ci powiem. Kiedyś ją kupiłem i przeczytałem jednym tchem. Gdzie to jest? Chwileczkę. Jest. Gotowy, by posłuchać? To usiądź wygodnie i słuchaj. Pewnego wiosennego ranka pewien biedny krawiec. Halo? Tu Maja, jak się czujesz? Dobrze, wszystko w porządku. Co tam się dzieje? Umieram z niepokoju. Nie wiem, co z Juanem. Ja jestem już u siebie. Juan musiał zostać, bo to on wezwał Tulę i musi z nią współpracować. Poza tym Beltran i Oriana są załamani. Pani Maju, ten człowiek, ten obrońca, przysłał mi list. Przeczytam go pani. Jestem starym człowiekiem, który poświęcił swoje życie służeniu prawu. Prawu, które bywa niesprawiedliwe.
Nie mogę wyjawić ci swego nazwiska. Mojemu życiu grozi niebezpieczeństwo. Gdybyś je poznała, też byłabyś zagrożona. Zaufaj mi. Wiem, co robię. Nie mam dowodów, ale podejrzewam, że dziś zostanie zamordowana Manuela Ponce de León. Nie wychodź z domu. Wróg Manueli jest również twoim wrogiem. Zostań w domu, obrońca. Wątpi w sprawiedliwość, przewiduje śmierć Manueli, pisze, że jej wróg jest twoim wrogiem. Co ma na myśli? Kto to może być? Zadzwonię do ciebie. Uważaj na siebie. Do usłyszenia. Rozmawiałaś z Orianą? Skądże? Jedyne, co mogłabym powiedzieć, to złożyć jej wyrazy współczucia. Rozmawiałam z Aną Jesus, która powiedziała, że obrońca przysłał jej list, w którym przewidział śmierć Manueli. W takim razie to on ich zabił. To proste. Teraz musimy się dowiedzieć, kto to jest. Może to ten sędzia, który był na uroczystości? Ale on nie jest mordercą. Przypuśćmy, że nie. Ktokolwiek by to nie był, to wie więcej niż powinien. Jak widzisz, on wcale nie żartuje i jest dobrze poinformowany. Kim jest obrońca? Czy to ten sędzia? Cześć, gdzie Ana Jesus? Tutaj. Niech cię Bóg błogosławi. Ruti, skontaktowałaś się z Pierrem? Nie mogłam, zostawiłam wiadomość, ale się nie odezwał. Niech Bóg ma nas w opiece. Co się stało? Dlaczego zamordowano tych ludzi? Ten obrońca nie kłamał. Przysłał mi list, w którym napisał o morderstwie, zanim zaczęło się przyjęcie z okazji rocznicy ślubu rodziców tej wariatki, Oriany. Napisał, że zostaną zamordowani. Ale jak to możliwe? Nie wiem. List przyniósł ten sam posłaniec, który przynosił kwiaty dla Anny. Właśnie dlatego zadzwoniłam do Juana. Chciałam go ostrzec. Kazał mi zostać w domu, żebym się uspokoiła. Za chwilę oddzwonił i powiedział, że... Co? Że ich zabili. Kto może być mordercą? Boże, oświeć mnie. Posłuchajcie tylko. Do szczęścia brakuje wam tylko dźwięków gitary, kwiatów i pochlebstw. Cały czas myślę o tym, co się wydarzyło przed tym, zanim zamordowano rodziców Beltrana. Ja myślę, że to sprawka Oriany. Nie widziałaś, jak dziwnie się zachowywała? Ludzie mówią, że nie układało jej się z mamusią. Nie chodzi o Orianę, to raczej Beltran nie dostał akcji kancelarium. To na pewno on. Co wam chodzi po głowie? Jak dzieci mogą zabić własnych rodziców? Przecież to nie ma sensu. Dla pieniędzy można zrobić wszystko. Pójdę spać, zanim rzucicie podejrzenie na moją mamę. Do jutra. Selena? Dobrze, że sobie poszła. O mało nie powiedziałem. Miałem na końcu języka, że to Pamela. I wcale nie uważam, że to kolejna podejrzana. Mordercą na pewno jest Pamela. Wiem, że to nie jest właściwy moment, ale musimy pomówić o naszych interesach. O naszych czy o twoich? Manuela nie żyje, a kancelaria nie może zostać bez prezesa. Jestem gotowa przyjąć to stanowisko. Chyba, że chcesz, by Adela i Fermin zajęli się tym, co należy się twojej wnuczce. Gdybym cię nie znała, to mogłabym pomyśleć, że to ty zabiłaś Manuelę, by wrócić do kancelarii. Uważasz, że jestem mordercą, Maju? Nic nie uważam. Biedna Manuela, co za nieszczęście. Trudno, jutro muszę wrócić do kancelarii i zająć się jej sprawami. Spoczywajcie w pokoju, Ponce de León. Ano? Tu jest napisane, że ten, kto zabije tych Ponce de León, jest również twoim wrogiem. Tak, ciociu. To ty masz wrogów? Kim jest ten człowiek, który twierdzi, że jest obrońcą? Daj mi to.
No jasne. Mówiłem ci, Auxiliadoro, że ten człowiek dużo może. Sam napisał, że nie może ujawnić swojej tożsamości, bo wtedy zostanie zabity. Masz szczęście, że jest po twojej stronie, Ano Jesus, bo inaczej... Sama rozumiesz. Myślę, że mordercą jest Beltran. To byłoby okropne. Własnych rodziców? Pomyśl tylko. On, taki pewny siebie, dowiaduje się o bigami Juana, ale nikt go nie słucha. Co gorsza, każą mu się zamknąć. Myślał, że przejmie akcję kancelaria, tu figa z makiem. Dlatego mści się na wszystkich, którzy go nie szanują. On mnie zabije. A co on ma do ciebie? Najpierw załatwił swoich rodziców. Następny w kolejce jest Juan Coronel. Potem będę ja, bo Greta powiedziała mu, że jestem jej chłopakiem. Chyba cię pokręciło. On ma klucze do tego mieszkania. Może któregoś dnia, gdy będę brał prysznic, nagle... pojawi się... i ciach. Posieka mnie na kawałki. Zrobi ze mnie sushi. Do licha, nie śpicie jeszcze o tej porze? Co robicie? Chodź ze mną. Dokąd? Chodź. Wyszłam wyrzucić śmieci i usłyszałam, że na tej balandze, gdzie byli ludzie z całej kamienicy, coś się stało. Opowiem ci. O czym ty w ogóle mówisz? Chodzi o mamuśkę tego całego Beltrana, tę starą, która jest szefową kancelarii. Urządzili jej przyjęcie z okazji rocznicy. Zdaje się, że wykręcili jej jakiś numer. Nigdzie nie idę, nie obchodzą mnie plotki. Jesteś beznadziejny, Winfre. Powiem ci jedno. Jeśli chcesz tu siedzieć, twoja sprawa. Ja pójdę tam. Muszę się dowiedzieć, co takiego się stało. Brawo, gratuluję. Widzę, że świetnie się bawicie mimo cudzego nieszczęścia. Żartujecie sobie ze śmierci moich rodziców. Skądże? Tylko opowiadałem Selenie film. Prawda? O morder... Zamknij się, durniu. Napijesz się czegoś? Chcę porozmawiać z Gretą. Jaką Gretą? A, tą Gretą. To ta dziewczyna, która tu mieszka. Jasne, nic mnie z nią nie łączy, to tylko plotki. Takie ludzkie gadanie. Ludzie dużo gadają, za dużo, ty zresztą też. Chcę porozmawiać z Gretą. Oni nie żyją. Uspokój się, Beltran. Wiem, co czujesz, to boli. Ale spokojnie. Z czasem się pogodzisz. Będziesz musiał. Nie potrafię. Uda ci się. Pomogę ci. Buziaki. Co z wami? Przecież jestem też żoną i matką. Prowadzę dom. Oczywiście, kiedy mam czas. Nic nie mówimy. Powiem jedno. Chcę mieć jutro rano wyniki sekcji zwłok Ponce de León. I wyniki z laboratorium. Butelka, kieliszki, wszystko. Na co czekacie? Chcę mieć to rano. Ruszaj się. Patricio, co z tym fotografem, który był na uroczystości? Nikt go nie zna. Chcę go tu mieć jak najszybciej. Kto wie, czy te zdjęcia nie są kluczem do rozwiązania zagadki tego morderstwa. Pamiętaj, żeby naszego ślubu nie organizowała ta sama agencja, jasne? Tak.
Od ołtarza do trumny bez miesiąca miodowego? Nie. Nie. Jasne, że nie. Poza tym... Nasz szluz musi... Szluz? Nie szluz, tylko ślub. Nasz ślub musi być piękny. Piękny, no i szluz. To zacznijmy przygotowania. Zróbmy próbę. Chodźmy. Dokąd? Może tu. Podejdźmy do ołtarza. To jest ołtarz. Gdzie? Zaczekaj, zrobimy próbę. Wyobraź sobie księdza. Wyobraź go sobie. Mamy się pobrać bez księdza? Wyobraź go sobie. Tak po prostu. W porządku. Zaśpiewaj ten, no, marsz weselny. Jasne. Jak to idzie dalej? Bo nie pamiętam. Poza tym nigdy nie brałem ślubu w kościele. Ja też nie pamiętam. Teraz przysięga. Musisz złożyć ślubowanie. Zaczynaj. Ksiądz czeka. Ksiądz? Gdzie? Wyobraź go sobie. No tak, już go widzę. Obiecuję, że ta kobieta będzie przy mnie szczęśliwa. Chociaż to niełatwa sprawa, ale zrobię wszystko, by ją uszczęśliwić. Niech wie, że warto było czekać 40 lat. Jakie to piękne. Oczywiście, że warto było czekać. Dzięki temu cię poznałam. Co teraz? Posypią nas ryżem i łakociami. Niech rzucą łakocie. 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 Niech żyje młoda para. Niech żyją. A teraz przejdźmy do najważniejszego. Zacznijmy miesiąc miodowy. Będę szczera, Rocío. Miałam ciężki dzień i będę wdzięczna, jeśli sobie pójdziesz i wrócisz kiedy indziej ze swoimi plotkami. Właśnie, plotkami? Ja pracuję dla tych ludzi i martwię się o nich. Chciałam tylko... Wezmę sobie jeszcze jedną, są pyszne. Chciałam tylko się dowiedzieć, co się stało z mamą Beltrana. Ponoć na tej uroczystości były trupy i krew. To już gruba przesada. Będę ci wdzięczna, Rocío, jeśli okażesz mojej bratanicy więcej szacunku w jej mieszkaniu. Idziemy, Numa. Wyjdź stąd. Zabiorę to, co zostało. Ciociu, szklanka. Chciałam się tylko dowiedzieć. Wyjdź. Co z mamą Beltrana? Czy ona żyje? Jairo, spójrz na mnie. Zrobię ten tritis. Spiritis? Chwileczkę, widzę cztery ryczące czterdziestki. To jakby 160 lat. Ale zaraz, mnie chodzi tylko o jedną. Jedna wystarczy. Reszta wynocha. Jak to wynocha? Przecież jestem bardzo... Nie mówiłem do ciebie, tylko do tamtych, które tam tańczyły. Zaczekaj. Ja też chcę potańczyć. Świetnie tańczę. Nie tańcz, proszę. Nie, Jairo. Nie mamy czasu. Ja nie mogę czekać. Chodź. O rany. Ja chyba śnię. Nie. To nie może być prawda. Jairo, nie zasypiaj.
esta historia hacia el delirio. Yo pensando que era amor y estoy sin ruta y sin alivio. Yo pensando que podía jugar con cada sentimiento. Hoy perdí la verdad y me ha llevado este tormento. No nie, co się stało? Co tu się stało? Kiedy ja też chciałabym wiedzieć. A ten... Coś się wydarzyło? Nie pamiętasz? Jeśli powiem, że nie pamiętam, to się wścieknie. A ty... pamiętasz? Boże, czy można nic nie pamiętać? Ja pamiętam to, co ty. W takim razie muszę jej powiedzieć, że było cudownie, bo jak nie, to pośle mnie do diabła. No więc pamiętam to, co ty. Przypomnij sobie. Było wspaniale, prawda? Ja nic nie pamiętam. Całą noc sprawdzaliśmy dowody. Lepiej powiedz, co masz. Ponce de León zostali otruci cyjankiem potasu. Ten środek działa błyskawicznie, dlatego zmarli na miejscu. Już po kilku minutach. Zaraz. Gdzieś o tym czytałam. Agatha Christie. To autorka kryminałów. W jednej z książek opisała podobny przypadek. Może morderca jest wielbicielem literatury? Zastosował ten sam sposób. Co to za mina? Wiesz już, kto zamordował Ponce de León? Mamy pewien ślad. Nie uwierzysz w to, co mamy. No popatrz, tatuś zasnął. Co robimy? Obudzimy go? Może niech nam zrobi kawy? Masz ochotę na kawę? Obudź go, dobrze? Chodź. Obudzimy go. Twój tatuś mówi do ciebie. Pewnie oszalał, prawda? Greta. Oczywiście, że cię kocham. Zawsze będę z tobą. Co z tobą, zwariowałaś? Chcesz, żebym umarł ze strachu? Zniszczyłaś mi książkę, którą wypożyczyłem z biblioteki. Lepiej przyznaj się, coś ty tam mamrotał. O czym ty mówisz? To ty bredziłeś, że kochasz Gretę i coś tam jeszcze. Wytłumacz mi to. Nie wiem, czy wiecie, ale policja nie może na razie wydać ciała Reinalda i Manueli. Musimy wstrzymać się z pogrzebem. Czy nikt nie rozumie naszego bólu? Oriano, czy ty nie rozumiesz, że to nie była naturalna śmierć? A co jeszcze masz nam do powiedzenia? Dlaczego policja informuje właśnie ciebie, a nie nas, czyli najbliższą rodzinę? Zostałem poinformowany nieoficjalnie. Zadzwoniłem na policję, by zapytać o wyniki śledztwa, ale jeszcze nic nie mają. Kto mógł zabić moich rodziców? Kto był zdolny do takiego okrucieństwa? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, Oriano. Nie mam prawa wypowiadać się na ten temat. Ale miałeś prawo ich zabić. Nie patrz tak na mnie, Oriano. Mam powody, by podejrzewać twojego męża. Uważaj, co mówisz. Przestań mnie w końcu w to mieszać. Zrobię wszystko, by udowodnić, że to on zabił naszych rodziców. Znajdę na to dowody. Zobaczysz, Oriano. Nie rozumiem, po co wszczynałaś całą tę awanturę? Na dodatek zalałaś mi książki, które nie są moje. To jakiś obłęd. To nie obłęd. Spałeś i mówiłeś przez sen, że kochasz Gretę. Czy to prawda?
Ty śmieciu, przyznaj się, kochasz ją? Uspokój się. Dlaczego nie zaprzeczysz? Powiedz, że nie. Uspokój się, Rocío. Widzisz, mała? Byłam spokojna, bo myślałam, że to ta smarkula za tobą lata. Teraz wychodzi na to, że to ty jesteś w niej zakochany. To prawda? Dobrze, że jesteś. Słyszałem, że Julia nocowała u Romana. To prawda, ale nie o tym chciałam z tobą porozmawiać. Wejdź. Luis opowiedział mi, co się stało z panią Manuelą. Cały czas myślę o tobie i bardzo się martwię. A czym się tak martwisz, kochanie? René, miałeś coś wspólnego z tym morderstwem? To mi się zaczyna podobać. Nigdy nie byłam na policji. Teraz muszę iść, dlatego że byłam gościem na przyjęciu. Spokojnie, musisz głęboko oddychać i uspokoić się. Jeśli Tula zobaczy, że jesteśmy zdenerwowane, pomyśli, że miałyśmy z tym coś wspólnego. Pójdę z wami. Spokojnie. Dobry pomysł. Poza tym nie możemy się denerwować za każdym razem, gdy nas wzywają. W końcu mamy być prawnikami. I będziemy. O nie. Moja droga, teraz nie mamy czasu na twoje wygłupy. To ładnie. Spokojnie, nie przyszłam brać się z nikim za łby. Chcę z tobą poważnie porozmawiać. A o czym? Czy Wilfred mówił ci, że cię kocha? Powiedział ci, kocham cię i tak dalej? Nie ma sensu o tym rozmawiać. Zrozum, ja nie chcę się mieszać. Chcę tylko wiedzieć, czy ci to powiedział. Tak. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Wiedziałem, że zaczniesz we mnie wątpić. Dlatego tu przyszedłem. Nie odpowiedziałeś mi. Zaczynam się bać. Bez względu na to, co się stanie i co wykaże śledztwo, musisz we mnie wierzyć. Dlaczego tak mówisz? Co takiego zrobiłeś? Kochanie, nie jestem mordercą. Nigdy nie byłem. Teraz też nie jestem. Uwierz mi, nie zabiłem tych ludzi. Coś się tak uparł. Jeśli nie jesteś mordercą, to nie masz się czego bać. Magdo, uwierz mi. Nigdy nikogo nie zabiłem. Nie zabiłem mojej szefowej. Nie potrafiłbym. Jak na kogoś, kto nie ma nic wspólnego ze śmiercią Manueli, jesteś mocno zdenerwowany. Czego ty się boisz? Pamiętaj, nikomu ani słowa o tym, co się stało. Przecież nic się nie stało. Witam. Dzień dobry, proszę. Pani Virginia Revueltas, jest pani aresztowana w związku z podejrzeniem o zamordowanie Manueli i Reinaldo Ponce de León. Opracowanie wersji polskiej i Studio Company. Tekst Michał Marodan. Czytał Marek Lerek.